abyśmy budowali jedność ich wiary i życia. Abyśmy budowali jedność w naszych rodzinach, miejscach pracy, w Kościele i w Ojczyźnie całej. Ty dajesz dobre natchnienia. Ty sprawiasz, że budujemy Twoje Królestwo w naszym sercu i w naszym życiu. Niech ten czas pielgrzymki, wyłącznego słuchania Ciebie będzie w nas samych, w naszej wspólnocie, darem budowania Bożej jedności. Abyśmy stali się ewangelicznym zaczynem, swoistym Królestwem Bożym dla wszystkich, z którymi będziemy się stykać. Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, chciałbym tę pierwszą katechezę podzielić na trzy części. Pierwsza rzecz to o co słucham, co czytam, bo z obfitości serca. I to dzisiaj ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Później, jak schodzić z tą jednością Ducha Świętego do naszego codziennego życia i wreszcie budowanie naszej tożsamości, głównie w wymiarze wiary, kultury i miłości. Patrzcie, nie wiem jak ty, ale lubię wakacje wziąć książkę dobrą, iść w góry, czytać i pielgrzymować, rozmyślać, układać sobie te Boże sprawy w swoim sercu, w swoim życiu. I wiecie, będąc w górach, widziałem takie piękne świadectwa, kiedy rodzice jakby chcieli przekazać charyzmat zwiedzania gór, ale właściwie swoim pociechom. Udało mi się być parę dni też nad morzem i wróciłem z takim trochę smutkiem, bo widziałem wielu młodych ludzi, którzy niestety nawet niedzielę zaczynali jako Dzień Pański z piwem na plaży. Chciałbym, bo zawsze mam przekonanie to, co jest w tym, z obfitości serca. Jeśli czytam Pismo Święte, jeśli medytuję dobre książki, jeśli słucham właściwych mediów, to buduję tą prawdę. Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdą. Kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. I uważam, że nie musimy słuchać wszystkich stacji, bo nieraz można się później pogubić. Nasze serce to nie jest kosz na śmieci. To jest skarbona, to jest tabernakulum, do której powinniśmy wkładać rzeczy najlepsze, rzeczy najświętsze. Pięknym tego przykładem był święty Ignacy Loyola, którego nie tak dawno wspominaliśmy. Jako rycerz miał takie spostrzeżenie. Kiedy czytał światowe książki, wtedy miał taką niby rozkosz, niby radość w czasie czytania. A kiedy książkę zamykał, wtedy przychodziło smutek, rozczarowanie, melancholia. Natomiast kiedy czytał Pismo Święte czy Księgi Świętych, to kiedy czytał, to walczył. Ale kiedy zamykał książki, zobaczył, że doświadczał w sercu pokoju, radości, budowania. I wiecie, mam taką sugestię czy podpowiedź, żeby trochę wyciszyć te nasze komórki na ten czas naszego pielgrzymowania, że jak mówił papież Jan Paweł II, żeby to był taki czas rzeczywiście wyłącznie poświęcony na słuchanie Boga, na budowanie Królestwa Bożego w sobie, w naszym umyśle, w naszym serce, w naszym sercu. Bo zawsze dajemy to, co mamy. Zobaczcie, mamy Boga, mamy Jego dary i one budują radość, miłość, pokój, dają nawet siłę do przebaczenia, dają światło do właściwego rozeznania, dają moc do realizacji Bożego Słowa. Pamiętajcie Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 7, kiedy mówi ewangelista, kto słucha i wypełnia, ten buduje dom na skale. Natomiast nawet ten, kto słucha, a nie żyje Słowem Bożym, nie realizuje je, nie wciela w życie,
ten buduje dom na piasku. I patrzcie, kiedy mamy zastanawiać się, rozeznawać i budować tę jedność serca, jedność ducha na samych, na tych płaszczyznach, o których wspomniałem, to trzeba, żebyśmy każdą chwilę tej pielgrzymki wykorzystali. W Gościu Niedzielnym czytałem świadectwo o takiej młodej pani profesor, która działała w Solidarności we Wrocławiu i kiedy chora odchodziła, powiedziała do najbliższych przyjaciół: cieszę się, bo nie zmarnowałam w swoim życiu ani jednej ważnej chwili. I myślę, że to może być też dla nas takie fajne zobowiązanie, postanowienie czy pragnienie, abyśmy i my na tej pielgrzymce, także tych, którzy duchowo łączą się z nami, nie zmarnowali ani jednej ważnej chwili. Duch Święty jest jednością Ojca i Syna. Działanie Ducha Świętego to, wiemy, ten lekki powiew, który już znamy, jak Eliasz doświadczył tej obecności Boga na Bożej Górze Horeb. Nie było Boga w trzęsieniu ziemi, w ogniu, w wichurze. Dopiero w takim łagodnym powierze Eliasz zrozumiał, że przechodzi Bóg. I myślę, że działanie Ducha Świętego można porównać do tego łagodnego powiewu wiatru, który chce być zaproszony. Bo On jest osobą miłości Ojca i Syna. I Jego działanie poznajemy po budowaniu. Duch Święty jest duchem miłości, duchem mocy, duchem działania, duchem, który sprawia jedność Ojca i Syna, ale sprawia też w nas jedność wiary i życia. Zachęcam was, jeśli macie takie pragnienie, od jakiegoś czasu codziennie rano odmawiam litanię do Ducha Świętego. I muszę powiedzieć, że jest bardzo delikatny. Przekonałem się wiele razy, że kiedy Duch Święty daje jakieś natchnienie do zrobienia czegoś i poszedłem za tym głosem, za tym natchnieniem, widziałem po owocach, że to jest właśnie działanie Ducha Świętego. A jeśli nieraz gdzieś tam wydawało mi się po mojemu, czy racjonalnie gdzieś tam postąpiłem, to wiedziałem także, że to było z Ducha Świętego, a tego nie zrobiłem i przeminęło z wiatrem. I zobaczcie, chodzi o ten czas słuchania Ducha Świętego i myślę, że dzisiaj bardzo trzeba zawalczyć o czas milczenia. Ostatnio kardynał Sarach napisał taką książkę Moc Milczenia. I napisał między innymi takie słowa, że kto milczy, ten doświadcza Boga, bo Bóg nie krzyczy, nie przemawia w hałasie. Bóg jest Bogiem ciszy, Bogiem milczenia. I dlatego musimy dzisiaj zawalczyć, bo nasza cywilizacja jest cywilizacją bardzo głośną. Zauważcie, że nawet w góry biorą muzykę do uszu, idą nad morze, biorą Katarynę, idą na działkę, włączają radio. Bardzo często jest jakiś hałas, który zagłusza. Natomiast Pan Bóg mówi w ciszy. I to jest też ważne dla nas, kiedy tutaj, jak wspomniałem, mamy konferencję, czy modlitwę, czy będzie adoracja, żebyśmy wtedy się wyłączyli i w takiej Bożej ciszy słuchali Ducha Świętego i Jego natchnień. Zauważ, że Duch Święty buduje. Ważne też, żeby pytać się o owoce. Wiemy, jakie są owoce Ducha Świętego. Owocem Ducha jest miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, opanowanie i tak dalej. Zobaczcie, kto z nas nie chciałby mieć tych owoców, tych kwiatów Ducha Świętego w umyśle i serce. I gdybyśmy byli tak bogaci tymi darami Ducha Świętego,
to później to jest nasza mądrość, to jest nasza siła, to jest nasze przekonanie do budowania tej jedności w sobie, tej jedności w małżeństwie i rodzinie, tej harmonii w wychowaniu, w formowaniu młodego pokolenia i budowania tej jedności w Kościele i we wspólnotach, w których żyjemy, także w miejscach pracy. Kochani, pamiętam kiedyś, był taki trudny moment, jak byłem na Radogoszczy, uczyłem w liceum i w tym liceum było 24 nauczycieli. I były takie niesnaski, dla mnie to było trudne do ugryzienia, bo dopiero wszedłem do szkoły. No i rzeczywiście sytuacje były, delikatnie mówiąc, nawet niekulturalne. I kiedyś wszystkie oczy zostały zwrócone na mnie, wiedziałem, że już się nie wymówię od tego, żeby jakieś zdanie powiedzieć jednej z osób. I mówię: Asia, poczytaj sobie Jakuba, rozdział 3, to ci pomoże. Wyobraźcie sobie, to jedno zdanie wyłączyło tę kobietę pełną emocji z ostrych słów. Oni później pytali się mnie na następnej przerwie, co ksiądz zrobił. Otworzyłem im Pismo Święte, pozostawiłem na ławie i mówię: to jest tekst Jakuba, rozdział 3. Pani Asia wiedziała, o czym ja mówiłem. Musiała ten tekst znać. I dlatego jedno zdanie ją wyłączyło z emocji, ze złości, z gniewu. I patrzcie, gdybyśmy tak nieraz bardziej biblijnie w tych naszych trudnych sprawach postępowali. A trzeba, bo zobaczcie, sam często słyszę od małżonków, że mają problem z jednością. Od rodziców, że mają problem jedności w formowaniu dzieci. W miejscach pracy też nie ma jedności, delikatnie mówiąc. I dlatego zobaczcie, z obfitości serca, jeżeli nasze serce będziemy napełniali Bogiem, napełniali darami Ducha Świętego, to wtedy będziemy także ludźmi prawdy, nie etyki sytuacyjnej, nie koniunktury, nie poprawności politycznej, ale chcemy się podobać Bogu. Jesteśmy ludźmi jednej twarzy, jednego sumienia, bo żyjemy jako dzieci Boże. I dzisiaj myślę, że trzeba nam bardzo zastanowić się nad stylem życia, bo dobry styl życia nas buduje i raduje. Zły styl życia nas niszczy. Niech ten śpiew teraz będzie takim wołaniem, abyśmy umieli słuchać Ducha Świętego i Jego dobrych natchnień. Dobry styl życia nas niesie, raduje, daje satysfakcję i smak. A zły styl życia nas niszczy. Duch Święty jest tym, który buduje i daje natchnienie do dobrego. Jest prawdą i prowadzi człowieka do umiłowania życia w prawdzie. Zobaczcie, ten temat pięknie podjął Jan Paweł II dla młodzieży akademickiej na Westerplatte. I myślę, że dzisiaj to ta homilia jeszcze bardziej aktualna niż wtedy, kiedy ją wygłosił. Pamiętacie to pytanie: więcej być czy więcej mieć? Dzisiaj często słyszymy, że mamy doganiać Europę w tym lepszym, bardziej materialnym standardzie życia. Tu nie chodzi o to, żebyśmy nie posiadali, ale żeby rzeczy materialne nie przesłoniły nam Boga, Jego przykazań, istoty małżeństwa, rodziny i innych cnót. Bo zobaczcie, Zachód ma też swoje plewy, swoje chwasty, jakiś zanik kultury, zanik wiary. I to jest, myślę, dzisiaj ta płaszczyzna, na której dokonuje się ogromna walka. Jest taka książka, myślę, że bardzo ważna na te czasy, kardynała Sarach: Wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Naprawdę świetna książka, nie jest łatwa, ale myślę, że polecam ją do takiego przemyślenia, bo wtedy będziesz wiedział, w jakim miejscu jesteś, kim jesteś, jakich wartości się trzeba trzymać, aby życie wygrywać,
aby żyć pięknie, żyć godnie. Bo zobaczcie, jeżeli postawimy tylko na więcej mieć, no to możemy po drodze zgubić i Pana Boga, i małżeństwo, wychowanie dzieci, i tego, co najświętsze, tego, co najszlachetniejsze. Natomiast, jak mówi Augustyn, jeśli Boga postawimy na pierwszym miejscu, to wtedy to jest nasza mądrość, to jest nasze rozeznanie, to jest nasza wartość, to jest nasza siła. I myślę, że dzisiaj dokonuje się walka właśnie w tym więcej mieć, czy więcej być. Nie można z człowieka robić chomika, żeby więcej miał, a przez to mniej myślał, bo wtedy traci te wartości. Jak wspomniałem wam, kiedy patrzyłem na tych młodych ludzi nad morzem, nikt z nich nie miał książki, ani żadnej prasy czy gazety, nic do czytania, piwo i muzyka. Bieda. Byli bogaci materialnie, bo było widać, a jednocześnie bardzo ubodzy duchowo, bo w niedzielę rano musieli zacząć głośną muzyką i piwem. Z obfitości serca. Zobaczcie, dlatego musimy się pytać o takie nasze wybory, o nasze decyzje, o nasze rozeznania. Jeszcze jedna myśl ważna, mianowicie często mi dzisiaj ludzie zadają pytania po tym koronawirusie, bo ono odsłoniło bardzo wiele rzeczy w ludziach, w małżeństwach, w rodzinach. Niektórzy się cieszyli, że mogli sobie pomieszkać razem, a inni z kolei nie mogli ze sobą wytrzymać. I nieraz jest tak, że nawet ludzie nie mogą wytrzymać sobą w pracy, bo nie ma tam prawdy, nie ma autentyzmu, bardzo często jest koniunktura czy etyka sytuacyjna. I dlatego zobacz, jak połączysz to, co duchowe. Nieraz warto znaleźć sobie taki czas wyłączny na adorację, na modlitwę, teraz jak my na pielgrzymkę, po to, żeby posłuchać Boga, zaprosić Go do swojego serca, przemyśleć swoje życie, poukładać je po Bożemu. Ład prawdy, ład dobra, to jest twórczość, to jest działanie Ducha Świętego, ale musimy się tej Bożej mocy poddać, żeby rzeczywiście ta prawda kształtowała nasze myślenie i nasze sumienie. Aby Duch Święty dawał nam jasną wizję, to jest dobre i to rób, to jest złe i tego nie wolno. I zobaczcie, tak przeżywana relacja z Duchem Świętym pozwala nam budować najpiękniejszy, bo Boży obraz miłości w sercu. I później tą miłością ogarniamy najbliższych, także tych, których spotykamy w miejscach pracy. Nawet tych trudnych, którzy może są nieraz nam nieżyczliwi, ale kiedy zobaczymy, że żyjemy autentycznie, to wtedy i oni mają szansę zbliżyć się nie tylko do nas, ale do Chrystusa i Jego Kościoła. Powiem wam taki przykład. Kiedyś przyszło do mnie małżeństwo, byli bardzo pokłóceni, bardzo. I właściwie przyszli, nie wiedzieli dlaczego, bo mówią, chcemy już się rozstać, bo uważamy, że lepiej będzie dla nas, dla naszych dzieci, kiedy się rozstaniemy. I słuchajcie, mówię im, weźmijcie Pismo Święte, czytajcie przez miesiąc ten Jakuba rozdział 3, mówcie 10 różańca do Ducha Świętego i przyjdźcie za miesiąc. Słuchajcie, przyszli za dobry miesiąc, kiedy wchodzili, wiedziałem, że Duch Święty działa pięknie. Przyszli, trzymali się za rękę jak narzeczeni, a pan mąż mówi, proszę księdza, moja żona jest jak plaster miodu. Przez ten miesiąc oboje zrobili kawał roboty. Milczeli, a jednocześnie pozwolili Bogu działać w swoim sercu, w swoim życiu. Zostali ze sobą, dzisiaj są szczęśliwymi małżonkami, dziadkami, cieszą się życiem. Dlaczego o tym mówię? Bo Duch Święty zawsze podpowiada ku dobremu. A kiedy jestem z Bogiem, wiem, gdzie jest właściwe dobro, gdzie jest pełne dobro. A jeżeli nie ma działania Boga,
to to moje egoistyczne myślenie, nawet racjonalne, może być bardzo często błędne i złudne. Duch Święty jest tym, który buduje. I zobaczcie, jeśli ja buduję, to mam smak życia, radość życia, zadowolenie, szczęście. I wtedy tym się dzielę z najbliższymi. Wracam do tego hasła, które mamy. Jeden duch i jedno serce. Jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu działać, to nasze serce jest rzeczywiście mieszkaniem Ducha Świętego. I budujemy nasze życie, naszą misję, nasze powołanie. I takim budowaniem obdarowujemy najbliższych. Oni także czerpią z tych darów Ducha Świętego, Jego natchnień do swojego życia i powołania. I zobaczcie, wtedy można mówić, że mamy przyjaźnie w małżeństwie, przyjaźnie autentycznie w rodzinie, w miejscu pracy, tam gdzie jesteśmy. I dzisiaj takiej mądrej jedności, budowania sobie, w rodzinie, w miejscach pracy, w kościele, w ojczyźnie bardzo nam potrzeba. Niech zatem ten czas pielgrzymki będzie czasem słuchania Ducha Świętego i Jego natchnień. Jeśli Ci Duch Święty podpowiada, w jaki sposób budujesz, czy budowałeś tę jedność, przyjdź, podziel się z nami. Oddaj Bogu chwałę, a nas ubogacisz, bo i my może z tego skorzystamy. Przyjdź Duchu Święty, obdarzaj nas swoją miłością, radością, darami, abyśmy mogli Ciebie chwalić i wszystkim z radością głosić naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.